Małgosiu, kilka lat już w tym modowym biznesie jesteś, a ja do tej pory zastanawiałem się nawet kilka razy nad tym. Nie wiem, dlaczego taka nazwa, dlaczego Mrs. Drama? Dlatego, że moment, w którym myśleliśmy o tym, żeby wypuścić swoją markę odzieżową, to był taki moment w moim życiu. Zresztą tak naprawdę on jest cały czas, chociaż ostatnio już się trochę uspokoiło, że cokolwiek bym nie robiła, zaraz urastało do rangi dramy. I zresztą tak też często nazywali mnie znajomi, że co by się nie działo, od razu jest jakaś drama, więc Mrs. Drama. I to dlatego jest taka nazwa, ale muszę powiedzieć, że to był bardzo dobry wybór, bo bardzo szybko po tym, jak ta marka się pojawiła, ona została w oczach odbiorców natychmiast sklejona ze mną. I ludzie wiedzieli, że Mrs. Drama to jest marka odzieżowa Małgosi Rozenek-Majdan. I to było bardzo dobre, bo to jest bardzo trudne tak naprawdę, żeby na początku wypuścić rzecz, która w oczywisty sposób kojarzy się z jej twórczynią. Zaczęłaś już sama mówić o tych początkach, o tym, co może być trudne, co może być wyzwaniem dla właścicielki takiego biznesu. Co okazało się najtrudniejsze? Wiesz, najtrudniejsza to jest ta nieprzewidywalność świata tak naprawdę, tego, co się dzieje z naszą codziennością. Jak my zaczynaliśmy, to pojawił się COVID, więc to było naprawdę ogromne wyzwanie dla całego świata, niezależnie od branży. Później konflikt na wschodniej granicy i wszystko to, co dzieje się w Ukrainie, jest też ogromnym wyzwaniem, bo zmieniły się zachowania zakupowe też i lęki, które są naturalną, bardzo wielu osób przekłada się na to. Odłożyliśmy na dalszy tor kupowanie przyjemności też. Ale to prawda, dlatego że wszyscy po prostu skupiamy się na tym, co jest najważniejsze, co jest potrzebne w danym momencie. Też i ta niestabilność świata sprzyja powstawaniu różnych pytań i takich podsumowań i takiego zastanawiania się, więc ta nieprzewidywalność również sytuacji gospodarczej. Rosnące ceny energii czy różne utrudnienia, które przed polskimi przedsiębiorcami są stawiane, ale to jest normalne. To jest właśnie element biznesowy. Po prostu w takim dynamicznie rozwijającym się świecie musimy nauczyć się nawigować. I ja bardzo się cieszę, że my, mimo tych trudności, dajemy sobie radę, wprowadzamy nowe rzeczy, rozwijamy się i to mnie bardzo cieszy. Drama w nazwie i też, jak wspomniałaś, czasem drama w komentarzach. Ostatnio był temat też tych rosnących cen. Na ten temat się już wypowiedziałaś. Wiemy, z czego to wynika. Też padło to przed chwilą. Ten dynamiczny, zmieniający się świat to są pewne nieuniknione decyzje. Czy w takim razie można powiedzieć, że może te ubrania po prostu nie są dla wszystkich? Wiesz co, żadne ubrania nie są dla wszystkich. Na tym to też trochę polega, żeby bardzo dobrze zdiagnozować swoją klientkę. My przez te 3 lata działalności już wiemy dokładnie, czego potrzebuje osoba, która przychodzi do nas kupić ubranie. Wiemy, co lubi, czego nie, jakie kroje są dla niej ważne, co jest dla niej ważne, z czym z naszych wartości się identyfikuje. I to nas bardzo cieszy, że ta nasza baza klientek nie tylko jest stała, ona rośnie, ale też, że my mamy bardzo dużą ilość powrotów do nas. I są dziewczyny, które są z nami od samego początku, kupują nasze nowości, deklarują, że będą z nami przez długi czas. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo ja mam wrażenie, że my tutaj stworzyłyśmy pewnego rodzaju społeczność, która się bardzo wspiera. Też byliśmy świadkami przy ostatnim nagraniu takiej sytuacji, że jednak tutaj ludzie wchodzą, wychodzą, nie są już nawet zaskoczeni, że wow, można Ciebie tutaj naprawdę zobaczyć, tak, że Ty jesteś prawdziwym elementem tego świata. Tak, we stroju tego wnętrza. Kiedyś Asia Przytakiewicz powiedziała taką, sama nawet to określiła jako kontrowersyjną rzecz, mówiła, może posądzicie mnie o pewną nietolerancję. Powiedziała bowiem, że ona w swoim biznesie modowym, w butiku, zatrudnia same kobiety i same osoby LGBT, nie zatrudni nigdy heteroseksualnego mężczyzny, bo według niej brakuje heteroseksualnym mężczyznom empatii i pewnego rodzaju takiego wyczucia. Co sądzisz o tych słowach? Wiesz, ja jestem wielką orędowniczką równości w ogóle i postrzegam równość poprzez dawanie prawa wszystkim tak samo. I nie ma dla mnie, i to mówię zupełnie szczerze, żadnego znaczenia, czy ktoś jest kobietą, czy jest mężczyzną, czy jest heteroseksualny, czy jest częścią społeczności LGBT.
to naprawdę nie ma dla mnie znaczenia w momencie podejmowania decyzji o zatrudnieniu kogoś albo o współpracy z kimś. Dla mnie liczy się entuzjazm, dla mnie liczy się pomysł, czy ktoś rozumie tak samo rozwój i czy idziemy razem w tym samym kierunku. To jest dla mnie ważne i myślę, że tylko na tej podstawie podejmuję decyzję o współpracy. Nie ma dla mnie znaczenia również wiek, nie ma dla mnie znaczenia sytuacja rodzinna. Znam świetnie zorganizowane mamy dwójki lub więcej dzieci, ale znam również świetnie zorganizowane singielki, które potrafią bardzo mocno zaangażować się w pracę i znam w obu tych grupach osoby, które kompletnie sobie nie radzą z rzeczywistością. Więc tak naprawdę to wszystko, co jest wokół człowieka, nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Liczy się dla mnie to, jak bardzo chcę się zaangażować w nasz wspólny projekt. Fajnie powiedziałeś o tych kilku rzeczach, które są pozytywne, o tym, co robić, żeby faktycznie jakoś łączyć się dla jednego wspólnego celu. A rzeczywistość jest czasem taka, jak przy ostatnich twoich projektach, bo mieliśmy i promocję programu i też wyczytałem komentarze pod naszym materiałem, że ludzie oczywiście lubią dzielić. I jak sobie myślę o kilku takich nazwiskach... Czytasz komentarze? No pod swoimi materiałami to czytam. Naprawdę? Tak. Ja się tego dawno nauczyłam, może dlatego, że... Żeby nie czytać komentarzy, tak. Dużo mam tych projektów, więc musiałabym tak naprawdę albo je realizować, a później czytać to wszystko, co się dzieje. Ale chcesz tylko, żebyś wiedział, że to nie jest zawsze... że to nie jest obiektywne i to nie jest całościowe ujęcie tematu. Nie wiem, jakie były te komentarze, ale podejrzewam, że dużo było negatywnych, bo to lubi internet. Właśnie chodziło mi o to, że były naprawdę skrajne, że były i tych, którzy cię uwielbiają, i tych, którzy mają do powiedzenia dużo negatywnych, wręcz obraźliwych słów. Ale wiesz, jak to dotyczy nie tylko twojego materiału. W ogóle badania, które są robione na mój temat, na przykład w stacji, w której pracuję, one są robione na temat pracowników, szczególnie tych, którzy pracują na zewnątrz, dosyć często albo systematycznie, one wyraźnie wskazują, że jestem w tej grupie osób, które polaryzuję. Dokładnie. Właściwie to trochę już wyprzedzasz też moje pytania, bo mamy podobne wnioski. Faktycznie nawet jak robi się pewne badania dotyczące popularności, nie sprawdza się tylko tej popularności pozytywnej, często jest ten wskaźnik negatywny, ale to dalej jest jakiś wydźwięk, jakaś taka fala, którą niesiesz ty jako osoba. U nas się nazywa to niebieską, przepraszam, okay, że ci przerwę, bardzo tylko... Dobrze, to jest rozmowa, lubię robić rozmowę, nie wywiady. To jest tak, że jest... Strefa niebieska, strefa czerwona i szara. Niebieska to jest tych, którzy, nazwijmy to, są negatywnie nastawieni. Czerwona to ci, którzy rezonują z tobą pozytywnie, a szara to jest ta, którzy tak naprawdę nie reagują na ciebie żadną emocją. To chyba twój najmniejszy kolorek. Tak, to u mnie to prawie nie istnieje. To chyba też najgorzej, jak masz dużo tych osób szarych, prawda? Wiesz co, to zależy, na czym chcesz budować, bo ja znam bardzo wiele rozpoznawalnych i popularnych osób w Polsce, które nie polaryzują bardzo mocno i mają dużą tą szarą strefę, ale ważnym jest, żeby to zdiagnozować i żeby wiedzieć, jak korzystać z tych narzędzi albo jak dostosować narzędzia do emocji, które się budzi. To wracając do mojego pierwszego pytania w tym temacie, faktycznie wydaje mi się, przynajmniej w mojej głowie, że jest kilka takich osób w Polsce, które zdecydowanie polaryzują, mają ten niebieski wskaźnik bardzo, bardzo duży, a ja się z tym nie zgadzam, bo ja nie wiem, co one takiego zrobiły w swoim życiu czy publicznie, że na to sobie zasłużyły. Czy ty wiesz, co może wpływać w twoim przypadku na to, że tak duży jest ten wskaźnik osób, które potrafią napisać naprawdę niezwykle obraźliwe rzeczy? Właśnie powiem ci zupełnie szczerze, że pomimo tylu lat w show biznesie i naprawdę miałam taki moment w swoim życiu, że zastanawiałam się na tym poważnie, bo jestem osobą, która lubi podejmować jakieś środki do rozwiązania jakiegoś problemu, to ja tak naprawdę nie wiem. Może jest we mnie jakaś taka, takie zachowania, które są drażniące, ale ja nie potrafię ich zdiagnozować, ja ich nie widzę. Co więcej, jestem otoczona ludźmi, którzy też tego nie widzą i bardzo ciężko jest podejmować takie decyzje, ale już jakiś czas temu, kilka lat temu podjęłam, albo taka decyzja we mnie zapadła, że po prostu nie ma sensu dłużej o tym myśleć. I już o tym staram się nie myśleć, bo nie będę w stanie tego naprawić. I nie wiem, co bym miała z tym zrobić. Najważniejsze, że w tobie jest, jak rozumiem, taka wewnętrzna zbroja, porównywalna może do tej, której wystąpiłaś na prezydaju swojego ostatniego programu, czyli to, żeby się tym faktycznie nie przejmować i nie czytać. Ale ta wewnętrzna zbroja może być w tobie. Jestem osobą totalnie spełnioną. Jestem osobą, która bardzo realizuje się zawodowo. Jestem osobą niezwykle szczęśliwą prywatnie. Bardzo, naprawdę. Jestem szczęśliwą mamą, bardzo szczęśliwą żoną i zdaję sobie sprawę
z tego, że dla wielu ludzi to może być w ich odbiorze nieprawdziwe. To mnie zawsze najczęściej... Zbyt perfekcyjne życie. Tak. Wiesz, i to mnie tak bardzo często zastanawia, dlaczego ludzie tak myślą, dlaczego myślą, że to jest udawane, bo nie da się udawać albo nie tak długo. Wiesz, nie da się tak długo udawać szczęścia rodzinnego, nie da się tak długo udawać spełnienia, bo po prostu zabrakłoby ci paliwa. Ja jestem osobą, która konsekwentnie na pewne swoje wybory życiowe i na pewne swoje sytuacje życiowe pracuje. Moje skupienie się na moich dzieciach procentuje później w tym, jakie mamy relacje. Moje skupienie się na moim mężu procentuje w tym, jakie mamy relacje. Moje skupienie się na pracy również powoduje, że ta praca mi przynosi efekty, więc no, takie jest moje życie. No, może po prostu drażnię. Ty tę wewnętrzną zbroję, o której zacząłem mówić, na pewno w sobie masz, ale zawsze myślę o tym, że jak mamy dzieciaki, to one w pewnym momencie potrafią po prostu czytać, wejść sobie też w komputer i dowiedzieć się, co tam o moich rodzicach albo o nich samych niestety inni ludzie piszą. Macie ze sobą taki etap, jakieś poważniejsze rozmowy, albo jak to właśnie było zrobić, żeby to jednak nie wpływało na ich samopoczucie? Wiesz co, był taki moment, kiedy oni dorastali, kiedy ja z nimi o tym rozmawiałam albo próbowałam rozmawiać, tylko my trochę przeceniamy ważność albo moją popularność. W świecie moich synów ona w ogóle nie jest istotna. I tak naprawdę w świecie moich synów ja jestem po prostu mamą. I oni, jeżeli z czymś mają problemy, to bardziej z moimi cechami charakterologicznymi, które przekładają się na nasze relacje mama-syn, niż z moją popularnością. Oni w ogóle nie są w tej przestrzeni społeczno-showbiznesowej polskiej. W tym sensie, że to nie jest ani ich zainteresowanie, nie są też dziećmi, które wchodzą i czytają na przykład komentarze pod jakimiś naszymi rzeczami, bo też nie wchodzą na te portale i to nie jest coś, co ich zajmuje. Więc... Naprawdę nigdy nie dotknęło ich to, że gdzieś jednak trafili na to, że ktoś komentował na przykład ich wygląd? Nie, wiesz, ja się staram, ja kiedyś im o tym tłumaczyłam to im i chciałam, żeby zrozumieli, że to nie jest tak. I Stasiek wtedy mnie rozbroił, mówi, mamo, ja mam wrażenie, że na wszystkich robi to większe wrażenie niż na nas. Okay. I oni naprawdę, wiesz, to też jest trochę tak, że mam nadzieję, że udało mi się to, co udało się moim rodzicom, czyli w moich chłopcach stworzyć takie poczucie ich własnej wartości i takiego zrozumienia, że świat nie zawsze jest sprawiedliwy w ocenach, świat nie zawsze ma rację i najważniejsze jest to, co oni czują, co my czujemy, co ich najbliżsi. Wspomniałaś o tym, że jeżeli coś miałoby ich denerwować w tobie, to raczej takie cechy po prostu mamy. Tak. No to co to mogłoby być? Ojej, wiesz, jak byłam dzieckiem i patrzyłam na swoich rodziców, to mówię, Boże, nigdy nie popełnię tych błędów, a teraz jestem identyczna. Plus jeden, tak samo. I wszystkie te rzeczy, które denerwowały mnie w moich rodzicach, czyli po prostu takie chodzenie i mówienie, posprzątaj w pokoju, znieś naczynia. Znaczy, jak oglądam na przykład na social mediach jakieś takie rolki dotyczące tego, jak wygląda życie z nastolatkiem, no to moi synowie są klasyczni. No, na przykład to zbieranie brudnych naczyń i odnoszenie ich, wiesz, na dół do kuchni. Albo jakieś takie zachowania dociekające, co się dzieje w szkole, albo mój syn teraz w tym roku ma bal maturalny. No i zaprosił koleżankę na ten bal i bardzo mi zależało, zapytałam go, czy po prostu zorganizować im transport. No to Staś w ogóle powiedział, że chyba się, no oglądałam za dużej ilości amerykańskich filmów, więc nie, oni sami dojadą, więc jakby, wiesz, to takie nawigowanie w przestrzeni nastoletnich synów, jeszcze tak różnych wiekowo, bo mam 14 i 18 latka, potrafi być wyzwaniem, ale ja mam taki entuzjazm kochającej mamy i oni to też jakby widzą. Ale wiesz, że kiedyś trzeba będzie ich puścić? Wiem, już właśnie Staśka teraz to jest taki moment i powiem ci, że to nawet nie jest, że ja muszę puścić, bo to by zakładało jakąkolwiek moją aktywną rolę. Ja widzę, że to po prostu w taki naturalny sposób powoli się rozjeżdża. To znaczy już widzę, że dla niego to jest powoli taki czas do tego, żeby zacząć żyć po swojemu, zacząć samemu podejmować decyzje. I ja tylko mogę się temu przyglądać, wspierać go i tak też mamy zamiar robić. Ale mój syn wie, że zawsze będzie mógł na mnie liczyć, zawsze. I cieszę się, jak tylko... Kiedyś miałam takie coś, bo Tadek jest w takim wieku, że jeszcze zawraca głowę. Okay. Ma dużo takich pytań, takie zrób to, albo mamo pomóż mi w tym, albo czy możesz mi ogarnąć to. Więc ja bardzo często jestem asystentką swoich synów, organizuję im to, umawiam ich.
A Stasiek zaczął już te wszystkie rzeczy prawie robić sam. I ja się wręcz cieszę, jak on do mnie mówi, że chciałby, żeby mu coś ogarnęło, bo taka czuję się potrzebna. Jest dużą szczęściarą, myślę, jeśli chodzi o synów. Bardzo, bardzo. Jestem bardzo dumna z moich dzieci, bardzo. Za tobą pierwszy sezon Pokonaj mnie, jeśli potrafisz. 510 tysięcy to jest średnia oglądalność. Czy jesteś z niej zadowolona? Wiesz co, to jest oglądalność w telewizji, nazwijmy to stacjonarnej albo konwencjonalnej, a teraz już od jakiegoś czasu bardzo zwraca się też uwagę na to, jak ogląda się program w streamingach, na platformach. I bardzo się cieszę, że mój program jest w pierwszej trójce, po której się najchętniej sięga. I on też był właśnie stworzony z myślą o playerze, więc i w ogóle o platformach streamingowych. Więc cieszę się, bo to jest bardzo trudne pasmo. Mieliśmy bardzo trudnych konkurentów. W tym czasie były półfinały i finały Ligi Mistrzów. W tym czasie była Eurowizja, finał. W tym czasie były naprawdę wielkie widowiska. A mimo to mieliśmy stałą grupę widzów, mocną grupę widzów. I stacja jest bardzo zadowolona z wyników. I ja też jestem zadowolona, że to jest taki program, pierwszy w mojej karierze, który ma zdecydowaną większość pozytywnego odbioru niż tego negatywnego. Więc to jest pierwszy mój program w historii, który nie stworzył żadnych kontrowersji. A to oby tylko w tę stronę. Powiem ci... Lubię, jak są kontrowersje. Czasem lubię, jak się dzieje. W końcu mi jest drama. Bo też nie jest tajemnicą, że po jakimś każdym spełnionym telewizyjnym projekcie znowu spotykamy się z tym zarządem, z dyrektor telewizyjną, na przykład TVN-u. Jakie są wasze kolejne plany? Już mamy kolejne plany, niedługo je będziemy przygotowywać. Oczywiście jak będę mogła o nich mówić, to chętnie o nich powiem. To wcale nie oznacza, że Pokonaj mnie, jeśli potrafisz, nie będzie miał drugiego sezonu, ale zdecydowanie nie będzie go miał nagrywanego teraz, bo musielibyśmy natychmiast wejść w zdjęcia. I powiem zupełnie szczerze, że ja już bym nie dała rady, nie tylko fizycznie czy mentalnie, bo bardzo dużo zdrowia mnie to kosztowało, ale też i logistycznie, jeśli chodzi o życie rodzinne. Ono jednak stanęło na głowie przez te pół roku. Ono było podporządkowane całościowo pod program, a teraz mamy rzeczy do zrobienia, które oczywiście będą wymagały mojego zaangażowania, ale nie aż takiego przemeblowania całego życia, ale potem może wrócimy do tego formatu, zobaczymy. Ta suma tych wszystkich decyzji, które podjęliście, żeby postawić na jakiś inny, kolejny projekt, to jest ta strona, w którą ty już dawno chciałaś pójść, czy zostało ci to zaprezentowane i po prostu chciałabyś zrobić coś jeszcze nowego, w czym cię jeszcze nie widzieliśmy? Wiesz co, to jest taka naturalna kolej rzeczy. Ten projekt, do którego teraz przystępujemy, jest takim naturalnym rozwojowym kierunkiem, więc myślę, że on będzie naprawdę bardzo potrzebny. A widzimy się na jesiennej ramówce w Sopocie? Widzimy się. No to dobrze. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Dziękuję bardzo.